Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Mariusza Czubaja zatytułowanej Około północy. Czyta Leszek Filipowicz. Część pierwsza. Śmierciorysy. Rozdział pierwszy. Miała na sobie prostą, jasną sukienkę i rozpięty płaszcz. Na chwilę zdjąłem okulary przeciwsłoneczne. Osadziłem je na głowie i wtedy nasze spojrzenia się spotkały. Skrzyżowały się odrobinę za długo jak na panujące okoliczności. Usta poruszyły się i wygięły włók w bezwiednym odruchu, a być może nikłym uśmiechu, jakim witamy przelotnego znajomego. Odwróciła głowę, ale coś mówiło mi, że jest za późno. Uśmiech. A tym bardziej spojrzenie nie wróżyło nic dobrego. Założyłem okulary. Tłum żałobników sunął powoli i sennie, jakby poddany zbiorowej hipnozie. Tylko od czasu do czasu kimś wstrząsnął szloch, a ktoś inny głośniej westchnął, wyprowadzając kondukt z pogrzebowego transu, który nieraz widziałem. Jestem ekspertem w tym zakresie. Pogrzeby to moja specjalność. Jeśli knajpy i kluby, wypełnione zgiełkiem muzyki, śmiechem dziewczyn, gęstą mgłą dymu z papierosów, zapachem wódki i spoconych ciał są moim przytuliskiem, to cmentarz stał się moim drugim domem. Gram na pogrzebach i jestem dość wziętym w tym względzie artystą. A jeśli wziąć pod uwagę instrument, na jakim gram, być może jestem jedynym w swoim rodzaju. Skrzypek i trębacz to na takich uroczystościach postaci oczywiste i opatrzone, podobnie jak śpiewaczka wykonująca Ave Maria, ale kontrabasista, dźwigający na plecach tę swoją skorupę, nieodmiennie budzi zdumienie. Pamiętam, gdy łamaną angielszczyzną tłumaczyłem to kontrabasiście Dejwa Brubeka. Murzyn unosił krzaczaste brwi, śmiał się. Klepał mnie po plecach potężną łapą i powtarzał jedno: Necrojobs, necrojobs. Nauczyłem się tego słowa. Spodobało mi się może dlatego, że ludzie go nie rozumieli. Tak. Jestem specjalistą od necrojobów. I muszę przyznać, że kontrabas brzmi między nagrobkami jak należy, a głębokie tony i wydobywane smyczkiem dźwięki. Dobywane jakby spod powierzchni sprawiają, że ziemia drży, jakby na chwilę ożywali zmarli i podawali rękę nowo przybyłym. W czarnym garniturze, jednym z trzech jakie mam, a jesienią i zimą w ciemnym, granatowym płaszczu, jestem elementem cmentarnego krajobrazu. Kilka lat temu usłyszałem, że to nie względy estetyczne, ani ekscentryzm żałobników decydują o mojej popularności. Nie będę jednak o tym mówił. O miejscem można by się spierać, ale czas na to zupełnie teraz niewłaściwy. Dziś nie dźwigałem na plecach futerału podczas ostatniej drogi. Grać mieli inni, znacznie lepsi i ważniejsi, sama śmietanka drzezu I było to zrozumiałe. Po drodze zepsuł się autobus, cudem złapałem taksówkę i dotarłem do Boromeusza spóźniony. Był kwadrans po jedenastej. Utknąłem przy drzwiach, między jakimiś hipisami w ciemnozielonych kurtkach, a kelnerem z kameralnej. Lekko ukłonił mi się czesie krekin, wzięty warszawski Alfons. A towarzysząca dama szepnęła mu coś do ucha. Trzymałem w rękach bukiet, ale nie byłem pewien, czy w panującym ścisku kwiaty przetrwają do końca uroczystości. Myślałem o tym, i wtedy rozległy się organy. Wystarczyło kilka taktów i wiedziałem nie musiałem go nawet widzieć że tak może grać tylko jeden z nas. A potem, gdy skończył się wstęp, Dziewczyny zaczęły śpiewać kołysankę. Trzaskower grał, wokaliza krążyła między nawami, a w kościele zrobiło się tak elektrycznie, że niemal widziałem tańczące iskry. Miał talent jebaniutki. Miał oceany i Himalaje talentu, a ci, którzy mówili, że w Ameryce poszedł w chałturę i że się skończył jako jazzman, mogli mu skoczyć. Dzwoniacy, świat jest pełen takich mądrali i zazdrośników. To, co tam napisał, było sednem piękna i kwintesencją smutku. Towarzyszka Alfonsa zaniosła się płaczem, a mój bukiet wiądł coraz bardziej. Wreszcie kondukt ruszył alejkami, które znałem jak własną kieszeń. Szliśmy między klonami i akacjami, zawiewał wiosenny wiatr, a blade słońce nie było natarczywe. Znam wiele cmentarzy. Nie wiem dlaczego, przypomniał mi się ten w Katowicach, przy Archikatedrze Chrystusa Króla. Może dlatego, że wówczas też nie grałem i było równie tłoczno i jeszcze więcej znanych twarzy. Ale wtedy, gdy odprowadzaliśmy Zbyszka był styczeń i siarczysty mróz. zapamiętałem jedno zdanie to kto następny to pytał Bobek Kubiela znaliśmy się jeszcze z wybrzeża z czasów bimbomu odwiedzałem go w sopocie mieszkał na świerczowskiego zbyszek na tej samej ulicy a wtedy na cmentarzu popatrzyłem na niego uważnie może zbyt uważnie i za długo sam nie wiem. Stanęliśmy. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czujemy. Wychyliłem się. Trzaskower poprawiał kołnierzyk śnieżnobiałej koszuli wystający spod zapiętego płaszcza, a może chciał go po prostu poluzować. Janusz majstrował przy ustniku saksofonu, Tomek nerwowo pocierał czoło. Ani żeśmy się zorientowali, jak zaczął łysieć. Mignął mi któryś z partyjnych oficjeli, minister chyba, ale nie jestem pewien, starsi państwo, może rodzice zmarłego i młody chłopiec. Okrucieństwo losu i fatalny splot wydarzeń zabrały polskiemu filmowi Andrzeja Munka i Zbyszka Cybulskiego polskiemu jazzowi Krzysztofa. Te trzy absurdalne. Niepotrzebne śmierci są do siebie bardzo podobne, tak jak podobni sobie byli oni. Przecież to nie może być prawda. Tacy ludzie są niedotykalni. Znałem tę kobietę w chuście na głowie. Hawajka, barmanka z hybryd, która niejedno widziała i niejednemu nalewała. Nietykalni. Szepcząc, poprawiła się. Nie ma ludzi nietykalnych. Wiedziałem o tym aż za dobrze. Tak jak w moim pokoleniu nie było urodzonych pod szczęśliwą gwiazdą, bo gdy wokół leżą rozkładające się trupy przyjaciół i ludzi, z którymi niedawno rozmawiało się, umawiało, snuło plany, nie ma gwiazd szczęśliwych. Zwyczajnie. Ale wszystko wskazywało, że jemu akurat się uda. Pamiętam, jak ledwo wiązał koniec z końcem, a potem tę wymarzoną lambret, te garbusa, w którego upchaliśmy się we czterech z kontrabasem, co jest mistrzostwem świata, a wreszcie BMW 2000, luksusowe cacko, za którym wszyscy oglądali się na ulicach Warszawy. A gdy pojechał do Ameryki. Liczne grono zawistników życzyło, żeby powinęła mu się noga, a potem, kiedy dotarły wiadomości o wypadku, nikt nie traktował ich poważnie. Ot, fantastyczne plotki z fabryki snów. A gdy sprawy przybrały poważniejszy obrót, wszyscy byli pewni, że się wyliże, nikt nie chciał uwierzyć, że. Zośka przywiozła go do Warszawy i że nieprzytomny leży na oczki. Piłem piwo, to było w hybrydach, a obok siedziało kilku głupkowatych poetów, kabareciarz o zawsze słusznych poglądach oraz jakaś młodzieżowa aktywistka. Tylko ze względu na jej wdzięki tam jeszcze tkwiłem, gdy wpadł leszek. Znajomy dziennikarz, zbieracz i roznosiciel wszelkich miejskich plotek i pogłosek, a przy okazji Zaprzysięgły miłośnik Jezu stanął przy stoliku i płakał. Popatrzył na mnie i już wiedziałem, co się stało. Ukryty w liściach kasztanowca ptak zaczął śpiewać i niemal w tej samej chwili rozległ się dźwięk trąbki. Przez chwilę brzmieli unisono, a potem trąbka załkała i wzniosła się wyżej. Odezwał się perkusyjny talerz i spłoszony ptak wzbił się w powietrze. Trąbka zakaszlała, jak suchotnik w ostatnim stadium choroby. Dołączyły saksofony, i przypomniałem sobie, że słyszałem już coś całkiem podobnego półtora roku wcześniej. Było to rekwiem chyba tak to się nazywało poświęcone Coltrane'owi. Gdy Train niespodziewanie umarł też nikt nie chciał uwierzyć, traktując to zrazu jak ponury żart. Bogowie przecież nie umierają. Rozejrzałem się, ale dziewczyny w jasnej sukience już nie było. Stanąłem za drzewem i długo czekałem, aż wszyscy sobie pójdą. Gdy zrobiło się pusto, podszedłem i położyłem bukiet przywiędłych kwiatów. Wziąłem garść ziemi i sypnąłem na grób. Wracałem na Pragę, żeby się przebrać. W hybrydach zaplanowano stypę, ale do wieczora było dużo czasu. To miała być zamknięta impreza, ale zarazem zwyczajne wspominki, bez grania, bo komu w takiej chwili chciałoby się grać? Zrobiło się cieplej, a może po prostu było mi gorąco. Koszula uwierała mnie, poluzowałem krawat i rozpiąłem górny guzik. Moja dłoń pachniała ziemią z powązek i wiosną. Czasami, gdy wracałem nocą z klubu w pograniu, trafiał się jeszcze powiew wiatru przypominający o zimowych ostatkach. Za dnia jednak czuło się wyraźniej, że przyroda wykonała kolejny obrót. Jeszcze trzy dni i będzie maj. Zanim się obejrzę, skończy się rok, a wraz z nim lata sześćdziesiąte. Ostatnio jakby czas przyspieszył. Tyle, że zaczął przypominać pociąg bez maszynisty. Rozpędził się, zgarnął wielu po drodze, w tym kilku kolegów, paru moich idoli i nic nie wskazywało, żeby miał się zatrzymać. Na targowej zajrzałem do budki pana Kazia. Dwaj, których znałem z widzenia, mocno już na fleku, rozprawiali żywo o ostatnim meczu ligowym. Elegancki pan dzisiaj, zauważył Kazio. Podał mi piwo. Zanurzyłem usta w piance. Grane było? Pokręciłem głową. E, no tak, tego potwora pan nie dźwigasz. Ale mina za to jak cmentarza, bo stamtąd wracam. Zamilkł. Tam ci dwaj też ucichli. Przez chwilę trwaliśmy tak wszyscy w milczeniu. Znałem? zapytał właściciel budki. Chyba nie, to kolega, muzyk. Wytarł ręce w koszule. Przez okno budki wpadały promienie słońca. Na pierwszego maja prawdziwa wiosna przyjdzie, ściszył głos. Znowu będą mieli dobrze podczas pochodu. Pociągnąłem łyk z kufla. Myślałem, że pan dołączy. No coś pan, obruszył się. Ja na pochodzie takiego wała. Wykonał charakterystyczny gest. Mam tu coś akuratnego na smutki, powiedział pan Kazio. Widziałem, jak wyjmuje z szafki butelkę z czerwoną kartką, a potem nalał dwa kieliszki. Rozdział drugi. Włóczyłem się bez szczególnego celu, jakbym chciał odwlec ten moment, kiedy trzeba będzie wkroczyć do klubu. Do jego piwnicznej, zwykle najbardziej radosnej i zatłoczonej części, która dziś, w ten wieczór, zamieni się w jaskinie boleści. Jak zwykle ktoś się upije, a ktoś inny pożyga, ale i picie, i ta podróż do Rygi odbędą się na smutno. Podobno w akcie konsolacji jest coś z instynktu stadnego. W chwili zagrożenia przypominamy sobie o naszym pochodzeniu, o pradawnej jej przeszłości, jak wtedy, gdy tłoczymy się przy ognisku, albo na partyjnej masowce. Tyle, że ja nie jestem zbyt stadnym zwierzęciem. Często chodzę własnymi ścieżkami, a jeszcze mniej lubię, gdy statka łączą się w większe stada, bo wtedy nieszczęście gotowe. Wysiadłem z tramwaju, poczułem chłód od wisły i uznałem, że ubrałem się jednak nie najlepiej. Powrót do domu nie miał już jednak sensu. Z kieszeni granatowej marynarki, którą przed wyjściem przezornie skropiłem wodą śmigusówką a zrobiłem to tylko po to, żeby współpasażerowie odsunęli się na odpowiednią odległość wyjąłem paczkę karmenów i zapaliłem. Po lewej stronie, na dole. Miałem Marienstadt, na górze świętą Annę wspartą na skarpie i bernardyńską dzwolnicę, po prawej majaczyły ruiny zamku, którego szczątki niedawno uprzątnięto. Gdy pierwszy raz od czasu powstania znalazłem się po tej stronie, pamiętam wiozła nas wtedy ciężarówka z zamontowanymi prowizorycznie deskami do siedzenia i to wszystko zobaczyłem, a właściwie... Zobaczyłem, że prawie nic już nie ma. Byłem pewien, że to koniec tego miasta. Nie tylko ja tak wtedy myślałem. Na krakowskim przedmieściu zajrzałem do Partumiarni. Z czystej ciekawości. Andrzeja, mistrza ceremonii tego domorosłego, wiecznie przygarbionego filozofa ulicy, nie było. Może to i dobrze, bo zaczęłaby się kolejna beznadziejna i niemająca końca dysputa. Za to w jego przytułku kwaskowaty zapach niestrawionego wina mieszał się z lepką atmosferą artystycznego onanizmu. Brodacz z opaską na blond włosach opadających do ramion opowiadał coś dwóm siksom, których ze względu na wiek nie powinni tu wpuścić, a tym bardziej obsłużyć. Z przejęciem perorował o Jacksonie po loku, wtrącając co kilka zdań angielskie słówko uwolnienie zmysłów, dotarcie do głębi, do prawdziwego ja, action painting i podobne pierdoły. Ktoś, może namysł, a może ktoś inny, pokazywał mi płyty amerykańskich jazzmenów, którzy upodobali sobie tego poloka i nie powiem, coś w tym było i miało sens anarchistyczna dzikość i wściekłość, jak wtedy, gdy grasz free, a może coś innego. A poza tym porobiło się. Byle długo włosy pętak z bębenkiem i kadzidełkiem ma teraz większe wzięcie niż porządny jazzman. Minąłem uniwersytet i skrzywiłem się. Zacząłem się zastanawiać, czy jedna paczka karmenów wystarczy na dzisiejszy wieczór. I czy Uwandy i Kuryla organizują własne wspominki. Byłem już na nowym świecie. W Piotrusiu kilku doliniarzy, nie miałem złudzeń co do ich fachu, Dzieliło się fantami, nic sobie nie robiąc ze spojrzeń innych gości. A na skrzyżowaniu jerozolimskich i kruczej kierowała ruchem zgrabna milicjantka. Ktoś po drugiej stronie ulicy krzyknął i pozdrowił mnie. Zwykle, gdy idę do hybryd, wybieram inną drogę. Dochodzę wtedy do placu Trzech Krzyży. Mimowolnie przypominam sobie tramwaj, taki bez kół i szyb, który stał przy ruinach kościoła. I był pierwszą powojenną gar i restauracją. I czuję, jak mnie zsie i głód ustępuje dopiero koło chorzej. Dziś szedłem inaczej. Gdy mijałem Szanghaj, przyspieszyłem kroku. Chciałem w ten sposób odegnać przeszłość, ale bolesny skurcz nie odpuszczał. Wspomnienia wczepiły się. Wgryzły w ciało, stały się częścią mnie, podobnie jak orientalne zapachy. Byłem tu z nią wiele razy, bo z jakiegoś powodu, może ze względu na snobistycznych rodziców, polubiła to azjatyckie żarcie, które dowożono do restauracji dwa razy w miesiącu. Przyszliśmy tu ostatni raz dwa tygodnie przed jej wyjazdem. To był lipiec ubiegłego roku z nieba. Lał się żar, a kuchni dobiegały odgłosy skwierczącego tłuszczu. To była nasza pożegnalna kolacja. A może... Łudziłem się jeszcze, wcinając chińską potrawkę i jak zwykle męcząc się z pałeczkami. Spotkanie ostatniej szansy, chociaż szans żadnych nie było. Nie chciała jechać do mnie, odwiozłem ją grzecznie do domu... Pożegnaliśmy się niezręcznie w pół zdania i było po wszystkim. Przyrzekłem sobie, że już nigdy nie wejdę do tej knajpy i że się nigdy nie zakocham. O, myślałem jeszcze o tym wszystkim, wpatrując się w witrynę sklepu muzycznego na Placu Konstytucji. A potem wspomnienia odpłynęły, bo pojawiły się inne. Teraz tych instrumentów. Różnych firm i rozmaitej jakości było pod dostatkiem. A pamiętam, co działo się zaraz po wojnie. Sprzęt pożyczało się z ognisk muzycznych, na upragniony instrument czekało się tygodniami. Niemiecki Weltklang był dla saksofonisty szczytem marzeń, a perkusiści odkupowali sparciałe skóry, byle było na czym grać. Mój uśmiech odbił się w szybie. Pomyślałem o naszym perkusiście, Tomku, i o tym, jak zobaczył, że Amerykanie grają na syntetycznych naciągach. Syntetyczne, syntetyczne, powtarzał nakręcony. Rozumiesz, człowieku, syntetyczne. A potem kupił na różycu kilogramy piłeczek do ping ponga, zaczął je topić. Smród niósł się niemiłosierny żeby wyprodukować własną, syntetyczną membranę i podłożyć ją pod skórę. A dym był taki, jakby znów płonęła Warszawa. Perkusiści to szaleńcy, bez dwóch zdań. Doczłapałem się do Placu Zbawiciela, chciało mi się pić, ale powstrzymałem się. Po prawej od kościoła stał automat z wodą. Ktoś zdradził nam taki myk. Trzeba było solidnie uderzyć dwadzieścia centymetrów nad otworem na drobne, wtedy woda nalewała się sama i bez płacenia. Święta, cudowna woda ze Zbawiciela. Kilka razy skorzystaliśmy z namysłem z tego patentu, na przykład wtedy, gdy na wielkiej bani wymontowaliśmy kamienną donicę i zanieśliśmy do niego, bo on tu mieszkał o krok. Dziś dałem spokój i skierowałem się pod kościół. Zwykle o tej godzinie już go nie było, ale nie dziś. Nikt nie wiedział, jak faktycznie nazywał się Kwazimodo. Garbus pojawił się tuż po wojnie i trwał przy tych murach do dzisiaj, przepowiadając przyszłość, a datki zbierał do tego samego od lat pudełka po miętówkach. Mijały dni i miesiące. Jedno oko Kwaziego, bo tak go nazywaliśmy, zaszło bielmem, a gdy zaczął narzekać na bóle w kościach, zorganizowaliśmy mu prawdziwy perski dywanik. Wynieśliśmy go w czasie jakiegoś wernisarzu i teraz, quasi jeszcze w zimowym futrze i na latającym dywanie, wyglądał jak pasterski pies pilnujący owieczek. — Co słychać, dziadku? — zagadnąłem. Wrzuciłem drobne do pudełka po miętówkach. Uniósł powiekę zdrowego oka. — Słyszałem. — Że wasz kolega umarł — Kwazi zachrypiał. — Ten najsławniejszy — westchnąłem. — Wszystko wiesz, dziadku. — Ano. Był i umarł. Nagle pomyślałem, że nigdy nie zadałem Kwaziemu pytania, które wydawało się zupełnie oczywiste. Sięgnąłem po papierosy, chciałem go poczęstować, ale odmówił. — Przy świątyni nie palę — wysapał. — Słuchaj, dziadku, a, a kto jeszcze umrze? — A może inaczej, poprawiłem się. Kiedy ja umrę? Chwilę świdrował mnie tym swoim rentgenowskim spojrzeniem. — Niedługo będą strzelać — powiedział. — Ale wtedy nie umrzesz. A potem z ciepłego kraju przyjedzie człowiek ubrany na biało i odmieni tę ziemię. Wtedy też jeszcze nie umrzesz. Znowu będą strzelać, ale nic się nie bój. Zabiją księdza, ale ty będziesz żył jeszcze długo, a potem ludzie przestaną ze sobą rozmawiać. Będą pozdrawiali się kciukami uniesionymi do góry albo w dół. O, tak, wysunął brudny paznokieć ku niebu. Ale Wtedy już nie będziesz żył. Skoro świat ma tak wyglądać, to może i lepiej, że mnie nie będzie. Znów sypnąłem drobnymi. Znaczy, czasy będą niespokojne. Dziadku, a mógłbyś powiedzieć, czy zanim to wszystko nastąpi, wygram w krajowej loterii pieniężnej? Albo czy mógłbyś dać mi typy na Wielką Warszawską? O szczęście! To musi każdy sam zadbać. Jak ja? Uderzył się palcem w pierś. Mnie nic do tego. Ale wiesz co? Poruszył się niespokojnie na dywaniku. Umrze. Dziewczyna, młoda. Jaka dziewczyna? Nie odpowiedział. Powtórzyłem pytanie, ale nie wiem nawet, czy je usłyszał. Zaczął rzęzić, a potem rozkasłał się na dobre, jakby miał wypluć oba płuca. Gdy przestał harczeć, okryłem go szczelniej futrem. A potem pożeglowałem w stronę hybryd. Rozdział trzeci. I wtedy zrobił mi śniadanie. Jedliśmy jajka na miękko i kanapki z dżemem. Nigdy nie jadał dżemu, to musiał być ser. Dżem. Pamiętam dobrze. Żaden ser. Ser. Mówią, że to ten alkoholik go zabił. Ten pisarz. Roman go zabił. Żaden Roman. Zośka. Po co go tu przywoziła z Ameryki? Ale podobno mnóstwo nawiozła. Po to pojechała. Było jak zwykle. Duszno od wspomnień, kumulacji czasu przeszłego, przekrzykiwania się pamięcią. A przede wszystkim podkreślania własnej istotności, bo jak ktoś napisał, żywi zawsze mają rację przeciwko umarłym. Tyle, że ten pisarz też już nie żyje, więc to trochę się nie liczy. A przynajmniej śmierć nieco unieważniła ten ponury aforyzm. Piłem wódkę, popijałem piwem. Ktoś podsunął mi pod nos resztki czegoś, co jakiś czas temu. Może Wielkanoc przypominało śledzia. Z baru dostaliśmy korniszony. — Dasz papierosa? — Nie wziąłem ze sobą. — Dałem. Siedzieliśmy we dwóch. Czesław Kaczek, powszechnie zwany Kaczką, rzadziej i mało zręcznie Kaczką Dziennikarską, w geście usprawiedliwienia poklepał się po połach marynarki. Zawsze to robił, kiedy chciał wydębić szluga. — Nigdy nie masz ich przy sobie — Uśmiechnął się: bo palę więcej od ciebie z nerwów, z powodu pracy. I wcześniej mi się kończą. Z dżemem, z serem. Już sam nie wiem, może z serem. Szatan. Mówię wam, że szatan go zabił. Wszystko przez ten film. Kaczka był w moim wieku. Zwykle podnosiliśmy klubową średnią. Pracował w miesięczniku, ty i ja. W redakcyjnym pokoju na elektoralnej pisywał recenzje, a trzy pokoje dalej. Siedział kiedyś cieślewicz i projektował obłędne okładki, takie, że Jackson Pollock mógłby się schować. W stopce magazynu widniała enigmatyczna adnotacja, że miesięcznik redaguje kolegium. Żadnych nazwisk, jakby chciano dać do zrozumienia, że nie one są istotne, ale były. A poza tym, kaczka chałturzył, gdzie popadło, jak wszyscy. W jakimś magazynie prowadził kącik porad sercowych, w innym odpisywał na listy dotyczące pożycia intymnego. Pakiecik takiej korespondencji zostawił kiedyś po pijaku kilka stolików dalej i listy te leżą do dzisiaj w mojej szufladzie. W zasadzie kaczka był znośny, pomijając te okropną potrzebę popisywania się znajomościami i brylowania w towarzystwie, ale można to było mu wybaczyć. Ostatecznie nikt nie jest doskonały. W sali przybywało ludzi, kilkoro przywitało się, kamienne obolałe twarze na chwilę pogodniały, a potem wracały do stanu skupienia. Przyszedł mały Włodek w rozciągniętym czarnym swetrze. O, ten to dopiero potrafi grać na saksie. Jeśli mu się chce, ktoś przyniósł astygmatik, włączyli płytę i rozbrzmiały pierwsze dźwięki, które znałem na pamięć. Nieśmiałe dźwięki fortepianu, tak jakby pianista próbował, czy klawisze dobrze leżą mu pod palcami, a później sześć dźwięków od G do D po kolei w dół. To był jednak ser. Mówię wam, że Romek. Diabeł, a nie Romek. Kaczka zaciągnął się z ulgą. W redakcji chcą, żebym napisał o nim wspomnienie. Na mnie nie licz. Wszedł Tomek i pozdrowiliśmy się skinieniem głowy. Grałem z nim trzy, może cztery razy w zastępstwie. Z gudziem porozmawiaj z Lalą albo Jackiem, a najlepiej idź do niego. Skazałem głową Tomka. — Nie o to chodzi. Mam swoje wspomnienia — pokręcił głową. — Nie napiszę tego, ale tobie powiem. Miał bratanka, którego wzięli w kamasze. Wylądował w czołgach i... Latem ubiegłego roku niespodziewanie ogłoszono ćwiczenia. Wszyscy dowódcy jakby oszaleli. Dostali nagłej kurwicy, ataku białej gorączki i nabrali wody w usta. A potem zdezerowane czołgi przetransportowano na południe. To był szmelc. Silniki się grzały i zachodziła obawa, że może nie dojadą. Ocknęli się, gdy przekroczyli granicę, a na przykurzone hełmofony, nalepki od smaru i potu mundury patrzyły wrogie twarze Czechów. Nikt nie witał bratniej socjalistycznej pomocy kwiatami, w gospodach nie częstowano piłem, a czeskie dziewczęta nie były czułe. Młody zrozumiał, że za chwilę do tych pięknych dziewczyn zaczną strzelać. Tu lato, tu jebany sopot, sipińska z kydryńskim, a tam wojna. Przepraszam, interwencja. Z tego wszystkiego ssikał się w spodnie, potem całkiem się załamał. Na początku myśleli, że symuluje, chcieli postawić go przed sądem za dezercję, ale wreszcie uznali, że oszalał. Wsadzili go do tworek, poobserwowali i zwolnili. A gdy wrócił do domu, podarowałem mu astigmatik. Nigdy nie robił jazzu i wiesz co? Poprawiło mu się. Puszczał sobie na okrągło. Już prawie jest z nim dobrze. Jestem pewien, że to od tej... Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Słuchałem, jak zespół wypuszcza Tomka. Trąbka nagle zostaje sama, dźwięki błądzą trochę free, trochę na ludowo. Mówią, że napisał dwie kołysanki. Albo trzy. Ser! No, nie możesz tego napisać. Chyba, że od razu wyślesz do Giedrojcia. Nie skomentował tego, co powiedziałem, a może nie dosłyszał. Zgasił papierosa w połowie, a to, co zostało, przełamał jeszcze na pół. I po tym cudownym rozmnożeniu schował do marynarki. Wyjaśnił, że ma taką specjalną kieszonkę na kiepy, wtedy starcza na dłużej, więc kolejnego papierosa już ode mnie nie weźmie. Ale może postawiłbym mu jeszcze kolejkę. I jak takiemu odmówić? Stałem od stolika i spojrzałem na scenę, na której z trudem mieściła się sekcja i fortepian. I trzeba było się postarać, żeby kogoś jeszcze wcisnąć. Odstałem swoje w kolejce, zamówiłem dwie czyste, dwa piwa i przesunąłem wszystko na koniec kontuaru. Każdy ma własne wspomnienia. A jak myśmy się poznali? Mieszkałem wtedy w Gdańsku. Z pewnych względów nieśpieszno mi było do Warszawy. Zacząłem znowu grać i usłyszałem, że w Sopocie odbędzie się festiwal. To było w pamiętnym 56. W pochodzie nie wziąłem udziału, w tym czasie objaśniałem apetycznej zetępówce poznanej godzinę wcześniej problematykę sztuk wyzwolonych. Ona mówiła z kolei, że czuje się bardzo wyzwolona a zdala od swojego chłopaka, który jest dwieście kilometrów stąd, to już w ogóle. Ożywiła się jeszcze bardziej, gdy dowiedziała się, że gram na kontrabasie. Bujaś! przedłużyła ostatnią sylabę, mrugała oczami, a ja poprosiłem, żeby dotknęła moich palców. Zrogowaciałych, popękanych i stwardniałych od grania. Przesunęła po nich swoimi jak samitnymi opuszkami, Językiem zwiliżyła wargi, jakby sprawdzała, czy są na swoim miejscu, a potem ten jej język, wyćwiczony nie tylko w wykrzykiwaniu słusznych haseł podczas masówek, błyskawicznie powędrował gdzie indziej. A wieczorem w operze leśnej czekały mnie zupełnie inne przeżycia, choć o równie doniosłym estetycznie znaczeniu. Wtedy na scenę wkroczyło sześciu smutnych facetów, na czarno ubranych, o kamiennych twarzach i martwych spojrzeniach. Ten wystudiowany chłód błyskiem uciszył rozbrzeszczaną publiczność. Pianista w stylowych okularach dość długo zapalał papierosa, no, właściwie celebrował tę czynność. Widać było, że cisza, która zapadła, sprawia mu przyjemność. A potem zaczęło się. Po koncercie jakiś wspólny znajomek poznał nas ze sobą, a potem to już zrobiło się rano i w hotelowym pokoju, zawalonym butelkami po wódce i winie oraz zdekompletowaną kobiecą bielizną, zbudził mnie krzyk mew. Kilka razy wziął mnie na zastępstwo za innych basistów. Nigdy nie oceniał mojego grania, chociaż czułem, że średnio mu się podobało. Dzięki, stary rzucał na koniec coś w ten desen i tyle. Nie ma czym się chwalić. A potem jeszcze przecięliśmy się w Krakowie, gdzie też mieszkałem chwilę, i w Helikonie życzyłem mu wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Jemu i Trzaskowerowi, bo połączyli swoje śluby i wesela. Pewnie żeby po taniości wyszło. Polewałem panu Marianowi, temu z przekroju, gdy jakiś dowcipniś odpalił petardę. Alkohol wylądował na redaktorskiej koszuli, a okulary oblepiły się drobinami kiełbasy i kapusty z bigosu. Poczułem stuknięcie w ramię. Stało się coś? zapytał kaczka. Pomyślałem, że ci pomogę. Chciwie spojrzał na alkohol. Z kącika ust zwisał mu papieros. Ale nie był to mój Carmen. Nic się nie stało. Zawiesiłem się tylko w czasie i przestrzeni. Zrobiło się dość tłoczno i jakaś ekipa, nie znałem z nich żadnego, chciała nam podebrać stolik. Kaczka tłumaczył, że działa prawo pierwszej w nocy i pierwszego lepszego w nocy. Nie było to zabawne, ale dość zawiłe. Może jakiś cytat z filmu czy coś? Trwało to, więc nim znowu usiedliśmy, a wystarczyło powiedzieć tym trzem, żeby spierdalali. Żałobnikom się nie przeszkadza. Nie wiadomo, kiedy przebrzmiała katorna, a już swantetik się rozkręcał, namysł grał pierwsze długie dźwięki sola i ruchem ręki poprosiłem kaczkę, żeby przez chwilę się nie odzywał. A potem, na tle pięknego basu, Wszedł Fortepian. I to było najlepsze. Całkiem ładny, subtelny moment. Mnóstwo hajsu zarobił w Ameryce. Od razu mnóstwo. Podobno komuś przekazał te amerykańskie utwory. Komuś wysłał, jakby coś przeczuwał. Ty wiesz, a może i z serem? Ale kazał mi umyć ręce przed jedzeniem. Lekarz, laryngolog, wiadomo. Rozdział czwarty. Mam własną teorię dotyczącą balalat jazzowych. Otóż otóż nie są one emanacją jakiejś szczególnej wrażliwości jazzmenów. Nie są magnesem przyciągającym do knajp fajne dziewczyny, które następnie po kilku godzinach opuszczają lokal w towarzystwie muzyków albo wsparte na ramieniu właśnie poznanego faceta. Nie są też sprytnym wymysłem menedżerów, którzy wiedzą, że ludzie lgną do ładnych melodii jak ćmy do światła. Jak ćmy. Chwilowo nie stać mnie na bardziej wyrafinowaną metaforę. Otóż, otóż gdy Dexter Gordon, furczy w saksofon i długimi, mięsistymi nutami gra temat, opowiada nie o miłości, rozstaniach, melodramatach i tych wszystkich historiach, ale oddaje istotę alkoholowego snuja. Malada krąży to tu, to tam, meandruje w zasadzie bez celu i bez końca tylko dlatego, iż zdarza się, że człowiek łapie w knajpie odpowiedni rytm i nastrój. Daje się ponieść chwili, Zaczyna wtedy krążyć od stolika do stolika, między znanymi twarzami, a widzianymi pierwszy raz coś opowiada, bredzi kluczy przesiada się albo go zbywają. Odbywa swój alkoholowy chocholitaniec, robi jeden obrót, drugi, kolejne kółko, twarze się zmieniają, potem rozmazują, a on trwa i trwa. Sznuje się, jak jazzowa ballada. Taki więc miałem nastrój i zacząłem obchód. Nie pamiętam kogo zaczepiłem i o czym rozmawiałem. Chwilę przyglądała mi się jakaś dziewczyna, ale nie wiem kto to był. Zresztą nie jestem tego pewien, bowiem sytuacja wymknęła się nieco spod kontroli. A gdy przetrzeźwiałem, w hybrydach byli już tylko najtwardsi. Zdesperowani? Albo tacy, którzy spłynęli tu niedawno. Nie wiem, ile to trwało, zanim znów usiadłem, straciłem rachubę czasu. Impreza miała charakter zamknięty, ale było jasne, że będzie trwała bez końca. No, ta sama płyta. Nadal grała, ciekawe, który już raz, Kaczka zdążył odpłynąć, a ja siedziałem przy stole naprzeciwko dwóch, i wtedy dobiegło do mnie to tajemnicze słowo. Kurtazar, otworzyłem oczy. Co? Nie co, ale kto? Kurtazar, powtórzył ten ze szpetną twarzą. Y, to nowy puzonista Mingusa? Roześmiał się. Popatrz. Wraca do żywych, powiedział do tego w przyciemnianych okularach. No, — Mnie to akurat trudno coś zobaczyć — odparł drugi. Tym razem zaśmiali się obaj. <grym> — Proszę, proszę. Ich to bym się dziś raczej nie spodziewał. Wieńczysław Goszcz i Andrzej Sycz. Pianista i pisarz. Goszcz z Syczem, Sycz z Goszczem. Jeden z przylizaną grzywką, sypiącym się jak u młokosa wąsem i w ciemnych szkłach. Uwielbiał Beethovena i Iwansa. O tym pierwszym mówił, że chciałby go spotkać, bo pogadaliby sobie jak ślepy z głuchym. Nikt nie grał tak, jak on, tak uważnie i dobrze, a zarazem na tyle gęsto, że najlepiej się czuł występując sam. Stracił wzrok, gdy był dzieckiem. Próbowaliśmy kiedyś razem, ale w tym, co robił, nie było miejsca na kontrabas.